Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj po raz kolejny gościmy na naszej antenie Pawła Jańskiego, który mieszka w Mińsku i jest takim Polakiem, który zdecydował się jakiś czas temu, chyba już z półtora roku, na przeniesienie się na Białoruś. Więc będziemy rozmawiać o Polakach na Białorusi. Po pierwsze, chciałem Cię zapytać, czy są jakieś oficjalne dane białoruskie mówiące, ile jest Polaków albo osób polskiego pochodzenia, może to jest jakoś tam rozróżnione na terenie Białorusi. Białoruś, zdaje się, liczy około 10 milionów osób. Ile w tych 10 milionach obywateli białoruskich jest Polaków? Witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Już odpowiadam na zadane pytanie. Otóż tak, mamy dwa źródła informacji odnośnie tego, ile tutaj Polaków mieszka. A tutaj mówię w tej chwili, mówiąc o Polakach, to mówię głównie o tych Polakach, którzy tutaj mieszkają na tych ziemiach od zawsze, można powiedzieć. I mamy tak, dane oficjalne, które są co 10 lat, że tak powiem, są zbierane podczas statystyk tych oficjalnych. No i mamy tutaj również takie dane nieoficjalne, ale z mojego doświadczenia powiem, że czytając tutaj o tych danych nieoficjalnych, takich z nieoficjalnych źródeł, to sądzę, że są mocno, ale to mocno przeszacowane. Więc gdyby opierać się na najbardziej aktualnych danych, no to jeśli zacznijmy od tych nieoficjalnych, to mówi się, że powiedzmy jest tutaj Białorusinów nawet 1 200 000, co ja powiem szczerze, naprawdę nie wierzę. No i mamy tutaj ostatni takiego spisu ludności z roku 2019, to mamy 287 693 Polaków. Także to są dane oficjalne. Ja raczej bym się wolał opierać tutaj na tych danych oficjalnych, bo te źródła nieoficjalne są mniej sprawdzone. I jeśli chodzi o osoby, które tutaj nawet poznałem, to powiem szczerze, że zdarzają się Białorusini, którzy wspominają o tym, że mają jakąś tam część rodziny, część korzeni swoich polskich. Ale w życiu bym nie powiedział, ani oni nawet nie określają się jako Polacy. Dlatego może te osoby byłyby zaliczone w tych właśnie nieoficjalnych danych jako Polacy, ale oni sami nawet tak się nie określają. Tak, co to jeszcze, musiałbym to sprostować jedną rzecz. Jeśli chodzi o liczby ludności na Białorusi, to nie jest nawet 10 milionów, tylko bliżej 9 milionów. Tak więc ta Polonia Polska, ta, która tutaj mieszka od zawsze, to są osoby głównie na Grodzieńszczyźnie. Wiadomo, że są również też i w różnych innych obwodach, rejonach Republiki Białoruskiej. No w każdym razie największe skupisko tej rdzennej polskiej ludności to jest Grodzieńszczyzna. Mamy tutaj, to też nie należy mylić, bo niektórzy może by chcieli powiedzieć, że ludność wyznania czy religii rzymskokatolickiej, to też by chcieli zaliczyć ich wszystkich do narodu polskiego. No niestety, większość z nich się, że tak powiem, uznaje tutaj za Białorusinów, chociaż faktycznie są wyznania rzymskokatolickiego. Ja osobiście poznałem kilka osób, które można powiedzieć reprezentują tą mniejszość polską na Białorusi. Mam przyjemność pracować z Polakiem, panem Hartungiem, który jest tutaj od zawsze mieszkańcem Białorusi, ale deklaruje się jako stuprocentowy Polak. Posługuje się językiem polskim, takim oczywiście kresowym, z akcentem, ale jest to na pewno język polski. Także poznałem również, mieliśmy okazję poznać i to całkiem niedawno i przeprowadzić naprawdę ciekawą rozmowę z Polką, która właściwie to ona nas pierwsza zaczepiła i co skłoniło nas do rozmowy. A związane to było z wizytą mojej mamy tutaj na Białorusi. Otóż ze względu na moją mamę pojechaliśmy do archikatedry w Mińsku na mszę wielkanocną. No i już wracając, że tak powiem, do domu, podchodząc do auta, podeszła do nas kobieta, młoda kobieta, i zaczęła taką kresową polszczyzną zagadywać. Z nią był jeszcze mąż i dziecko. Ten mąż w ogóle absolutnie nie mówił po polsku.
Dziecko również ani słowa po polsku. Natomiast ona dosyć dobrze mówiła po polsku. No i przedstawiła się, że jest Polką, która właśnie pochodzi z Grodzieńszczyzny, ale powiedzmy od kilku lat mieszkają w Mińsku. Jej mąż jest Białorusinem, który w ogóle nie porozumiewa się, jak powiedziałem, w języku polskim. No i widzieli, że przyjechaliśmy na tą mszę. Samochód nasz jeszcze jest na tych rejestracjach polskich. Dlatego też łatwiej było im to, że tak powiem, poznać, że jesteśmy z Polski. No i rozpoczęła się dosyć ciekawa rozmowa na temat, że tak powiem, jej historii, może ostatnich kilku lat. Ale to już może bardziej na dalszą część naszej rozmowy, jeśli chodzi o tą osobę, bo sądzę, że do niej jeszcze wrócimy, bo to, co ona powiedziała, jest dosyć ciekawe. A o tyle ciekawe, że miała okazję albo spróbowała właściwie zamieszkać w Polsce ze swoim mężem i dzieckiem. Ale to może później w trakcie rozmowy jeszcze wyjaśnię, dlaczego chciałbym to zostawić na dalszą część rozmowy. Powiedz, gdzie się nauczyła języka polskiego? Ta Polka z Podgrodna, czy z Grodzieńszczyzny, czy w rodzinie, czy, bo zdaje się, że ze szkołami polskimi na Białorusi no nie było najlepiej. Tak jak na Wileńszczyźnie Polacy potrafili sobie wywalczyć dużą ilość szkół. Oczywiście część z nich została zamknięta przez władze litewskie, ale nadal jeszcze sporo istnieje. To na Białorusi tych szkół jest naprawdę niewiele i często to są takie szkoły jakieś niedzielne. Tak jak byłem w lokalu Związku Polaków na Białorusi w Mińsku, no to tam oczywiście odbywają się lekcje języka polskiego, no ale to są takie zupełnie poza lekcyjne jakieś i dla dorosłych, i dla dzieci szkolenia. Czy istnieją szkoły w tej chwili na Białorusi polskie, gdzie język polski też jest jednym z języków nauczania, czy z tym jest, że tak powiem, słabo? Jeśli chodzi o szkoły, które nauczają tylko i wyłącznie w języku polskim, były takie tylko dwie, Wołkowysku i Grodnie, ale one zostały zamknięte w 2022 roku ze względu na program nauczania, który był tam przedstawiany dzieciom. I powiem, ze strony państwa białoruskiego prawdopodobnie był to wystarczający powód, aby zamknąć te szkoły. Ja powiem szczerze, że i tutaj właśnie szerzej chciałbym powiedzieć na temat Polonii Polski, Polonii, która tutaj mieszka na Białorusi. Otóż sądzę, że Polacy tutaj stali się ofiarą pewnej ekspansji Zachodu albo próby ekspansji Zachodu na Białoruś. Bo moim zdaniem, według mnie, Polonia, czym powinna się zajmować mniejszość narodowa? Kultywowanie swojego języka, kultury, historii, ale czy polityki? No właśnie, i tutaj ja rozumiem, że ta również Polonia na Białorusi jest podzielona, bo widzisz, był okres i to wielu lat, podczas którego ja nie nazwę ich nawet polskimi, tylko polskojęzyczne władze, i to nawet nie w interesie Polski, bo ja nie wierzę, że to jest w interesie Polski, próbowały rozgrywać tutaj tych Polaków mieszkających na Białorusi. Koniec końców doszło do rozłamu w tych Związku Polaków na Białorusi, gdyż część opowiedziała się faktycznie tutaj po stronie prawowitego rządu białoruskiego, no część niestety dała się zmanipulować i wciągnąć w pewne gierki polityczne. Ja sądzę, że nikomu to nie było potrzebne, bo tak naprawdę, gdyby patrzeć pod kątem naszego interesu narodowego, to właśnie polski rząd, ale on nie jest polski według mnie, polski rząd powinien robić wszystko, aby stosunki z sąsiadem były na tyle dobre, aby wspierać tą swoją Polonię. No niestety, tutaj doszło do pewnych takich rozgrywek politycznych. Ja bym powiedział, że to jest dobrym porównaniem tutaj do Polaków na Białorusi. To bym porównał tutaj Polaków w Kazachstanie, bo widzisz, tam również mieszka, no może nie 300, nie około 300 tysięcy Polaków. Tam mieszka około powiedzmy 50 tysięcy Polaków w Kazachstanie. Ale widzisz, tam ci Polacy całkowicie są zapomnieni. Ja pamiętam od zawsze, tak naprawdę mieszkając jeszcze w Polsce, że dużo się rozważało, dużo się mówiło o jakichś
planach, że będzie się ściągać do Polski tych Polaków, że będzie się ich wspierać w przesiedleniach. Tak naprawdę ja nie wiem, czy w ogóle jakikolwiek procent, chociaż mały procent, ułamek procenta został z tych Polaków ściągnięty z Kazachstanu do Polski. No i widzisz, tymi Polakami w Kazachstanie absolutnie nikt się interesuje, natomiast tymi Polakami na Białorusi jest dosyć duże zainteresowanie, ale nie pod takim kątem, tak jak powiedziałem, kulturowym, tradycyjnym czy historycznym, tylko politycznym. Więc tych Polaków próbuje się rozgrywać. Bo w sytuacji w takiej, w której na przykład, i właśnie tutaj chciałbym powiedzieć o tej Polce, w takiej sytuacji, kiedy Polacy, tak jak ta Polka, Anna ma na imię, pojechała do Polski kilka lat temu z mężem i z dzieckiem, czyli to już była taka poważna decyzja, że postanowili się przeprowadzić i przeprowadzili się, zamieszkali, już nie pamiętam w jakim mieście. No i widzisz, ze strony Polski nie było żadnej pomocy wobec nich. Jej mąż, jako Białorusin, nie znający języka polskiego, miał problemy ze znalezieniem pracy. Ona czuła się Polką. No i prawdopodobnie, gdyby ktoś w Polsce podał im pomocną dłoń, prawdopodobnie ta rodzina nadal by mieszkała w Polsce. Prawdopodobnie już po tych kilku latach jej mąż mówiłby w języku polskim. Jej córka również by mówiła w języku polskim. I ja jestem przekonany, że w jakichś tam statystykach za kilka lat ta rodzina, prawdopodobnie cała ta rodzina określiłaby się jako Polska. No niestety, ich historia udowadnia to, że takie osoby nie mają wsparcia. Po pewnym czasie tych niepowodzeń w Polsce, koszty życia duże, z jednej, że tak powiem, wypłaty nie byli w stanie się utrzymać, stwierdzili, że po prostu to dłużej nie ma sensu i wrócili na Białoruś. No i tutaj mieszkają już teraz w Mińsku. Ta Polka, tego języka polskiego, który się pytałeś, ona się go nauczyła w domu. To był język z domu. Chodzi tutaj w Mińsku na msze w języku polskim. No to chyba w tej chwili jest chyba jej taki największy kontakt właśnie z naszą tradycją, kulturą czy religią. No bo wiadomo, że Polacy jednak, jakby nie było, nadal są w większości katolikami. Czy jej mąż kiedykolwiek będzie mówił po polsku? Prawdopodobnie nie. Jej córka, czy kiedykolwiek będzie mówiła po polsku? Nie wierzę. Czy Sądzę, że mąż też jest katolikiem? tego nie wiem. Tego nie Ale wiem. był wtedy z nią na tej mszy, czy nie? Tak, byli całą rodziną. Byli całą rodziną, natomiast no, czy wiadomo, nie pytałeś o to, jakiego on jest wyznania, no bo być może jest na przykład prawosławnym Białorusinem, ale poszedł ze względów rodzinnych na tą mszę. Tego nie wiemy. Tak, no tego nie wiemy. W każdym razie to jest taki przykład, że widzisz, tam gdzie polski rząd mógłby wesprzeć Polaków, to ich tak naprawdę nie wspiera. I to jest taki bardzo dobry przykład tej Anny, gdyż to była już taka sytuacja, można powiedzieć, wygrana. No. Przecież oni już się zdecydowali na poważny krok, bo to nie jest tak, że ktoś mieszka przez całe swoje życie. Rodzi się na Białorusi i nagle decyduje się z rodziną wyjeżdżać do Polski. Bo widzisz, bo to jeżeli jest łatwa decyzja jeszcze dla pojedynczej osoby, ale dla dwójki osób z dzieckiem, to już naprawdę była poważna decyzja, żeby się zdecydować na taki krok. No i proszę, jaka była pomoc ze strony Polski? Żadna. Koniec końców wrócili tutaj na Białoruś. I sytuacja pozostałych Polaków tutaj na Białorusi prawdopodobnie jest. Ja bym powiedział, że jest po prostu rozgrywana podobnie, że jest zainteresowanie tymi Polakami na Białorusi tak długo, jak oni, powiedzmy, dają się manipulować w jakieś tam gierki, które są gdzieś tam sterowane z Warszawy. Kiedy grupa Białorusinów popiera na przykład już w tym momencie rząd prezydenta Łukaszenki, popiera władze białoruskie, no ta grupa Polaków już nie jest w ogóle mile widziana w Polsce. I tutaj kolejny dobry przykład. Właśnie pana Hartunga, który ma bardzo, ale to duże pretensje do polskojęzycznych władz, gdyż on się deklaruje jako Polak, mówi w języku polskim, kultywuje tradycję polską. I to, co go najbardziej boli, to widzisz, za to, że politycznie opowiada się po stronie prezydenta Łukaszenki, ma zakaz wjazdu na teren Polski.
Czy to nie jest pewien absurd, że tutaj takie dwa przykłady podałem, Polki z mężem i z córką, która wyjeżdża do Polski, nie dostaje pomocy, wraca tutaj z powrotem. Mamy przykład Polaka, który w 100% można, nie można mu zarzucić braku polskości, tylko to, że politycznie jest nieodpowiedni dla polskojęzycznych władz w Warszawie, on jest niemile widziany na terenie Polski, że ma zakaz wjazdu na teren Polski. Czy to nie jest pewien absurd? No jest to przedziwne, że tak władze warszawskie traktują swoich obywateli w pewnym sensie, no bo ja myślę, że i ta Anna i pan Hartung, którego miałem okazję poznać, oni chętnie mieliby na przykład podwójne obywatelstwo, prawda? To by im absolutnie nie przeszkadzało, nawet byliby z tego zadowoleni, a w przypadku tej pani Anny być może nawet, bo podjęła taką próbę, rozważała zamieszkanie na stałe w Polsce. No i to jest oczywiście, no, pokazuje, jaka jest to błędna polityka. Powiedz mi, czy ten kościół katedralny to jest jedyny kościół, gdzie są msze dla Polaków, czy jest więcej kościołów w Mińsku, gdzie Polacy, jeżeli chcieliby wysłuchać nabożeństwa w języku polskim, mogą uczestniczyć w takich nabożeństwach? Z moich takich z informacji, które ja uda, któremu, które udało mi się znaleźć w internecie, są co najmniej dwa takie kościoły w Mińsku. W innych obwodach Białorusi również są takie kościoły, w których są msze w języku polskim. I te msze odbywają się regularnie. Tak, że sądzę, że jeśli ktoś tutaj jest w narodowości polskiej, jest katolikiem, na pewno nie będzie miał problemu ze znalezieniem takiego kościoła, do którego będzie mógł się udać na mszę w języku polskim. Co się dzieje z Czerwonym Kościołem? Bo wiem, jak byłem 2 miesiące temu w Mińsku i na Białorusi, to ten kościół podobno od 20 roku, zdaje się, że od 2020 roku jest zamknięty. Jako oficjalny powód podaje się jakiś remont. Natomiast, no nie wiem, czy ten powód oficjalny jest tak do końca rzeczywisty, czy na ten temat możesz coś powiedzieć? Wiesz co, no nie chciałbym tutaj spekulować, no tyle wiem co i ty, prawda? Więc, ale z drugiej strony, gdyby ktoś chciał powiedzieć, że zamknięcie kościoła jest spowodowane tym, ażeby utrudnić komuś chodzenie na msze w języku polskim, no to byłoby nieprawdą, bo są inne kościoły, prawda? Więc to nie miałoby sensu, no bo jeśli przejdziesz metrem 5-10 minut dalej, wysiadasz z metra i masz kolejny kościół, w którym są msze w języku polskim, tak więc nie sądzę, aby zamknięcie kościoła było związane z jakąś formą prześladowania Polaków. Czyli uznajemy to oficjalne tłumaczenie, że jakieś sprawy remontowe się przeciągają po prostu. No ja tak sądzę, no bo gdyby było inaczej, to tak naprawdę to wszystkie kościoły powinny być z jakichś, nie wiem, powodów pozamykane, powinno być to poutrudniane, a tak naprawdę nie ma tego i nawet powiem coś jeszcze, co było bardzo istotne podczas tej mszy, na której była moja mama, po której spotkaliśmy, poznaliśmy tą Annę z jej rodziną. Otóż to już było po tym zamachu w Krokusie w Moskwie, pod Moskwą. I powiem szczerze, że nie wiem, czy gdziekolwiek w Polsce znalazłbyś tak dobrze strzeżoną mszę albo uczestników tej mszy, gdyż ze względów na te zamachy, na ten zamach, który się odbył pod Moskwą, tutaj podjęto decyzję, że w związku z zbliżającymi się właśnie świętami wielkanocnymi u katolików, wszystkie te miejsca kultu religijnego będą bardziej, ale to bardziej strzeżone przez funkcjonariuszy. I powiem ci, że nie była to tylko jakaś tam pusta obietnica, bo naprawdę pod tą archikatedrą było kilka radiowozów, non-stop
stali przed katedrą uzbrojeni milicjanci i przechadzali się omonowcy z bronią automatyczną. Tak więc powiem, że jeszcze nigdy nie widziałem tak dobrze strzeżonej mszy. Także ja na pewno żadnemu Polakowi, który był na tej mszy, nie spadłby włos z głowy. Także ja sądzę, że nawet władzom białoruskim nawet zależy z pewnych względów takich wizerunkowych, aby faktycznie nie doszło do niczego takiego złego, co by mogło tutaj, nie wiem, zaszkodzić Polakom, bo z własnego doświadczenia i z informacji właściwie, które uzyskuję tutaj rozmawiając z innymi osobami, Polakami, ale również i z Białorusinami, to powiem, że im zależy na dobrych stosunkach sąsiedzkich i jeśli w jakimś stopniu, tak jak powiedziałeś, Polacy mieszkający tutaj na Białorusi, zwłaszcza mówię na Grodzieńszczyźnie, którzy może nie dostają takiego, albo czują się, nie wiem, w jakiś sposób, jakby to powiedzieć, niedocenieni, bo to może jest najlepsze słowo, to na pewno nie wynika to ze złego tutaj podejścia władz białoruskich, bo ja sądzę, że gdyby te polskojęzyczne władze w końcu przejrzały na oczy i zaczęły myśleć o Polakach, a nie o krajach, które rozgrywają Polakami, to tak naprawdę ja sądzę, że ta Polonia tutejsza miałaby naprawdę bardzo, ale dobre, to bardzo dobre warunki do rozwoju. Bo nic by tutaj nie stało na przeszkodzie, bo przecież dlaczego trzeba tutaj jeszcze kilku pewnych kwestiach bardzo ważnych wspomnieć. Otóż szef KGB jest Polakiem z pochodzenia. Wielu wysoko postawionych urzędników również jest polskiego pochodzenia. Prezydent Łukaszenka w jaki sposób wypowiada się o Polakach tutaj mieszkających na Białorusi? Nigdy, ale to przenigdy nie mówił źle o tych Polakach. Nigdy. On mówi o nich moi lub nasi Polacy. Jeśli mówi, powiedzmy, gdzieś tam ma na myśli Polaków albo bardziej te polskojęzyczne władze, które doprowadzają do zaostrzenia tych sytuacji między Polską i Białorusią, to są dla niego inni Polacy, ale ci tutaj na Białorusi to są jego Polacy. Więc on ich traktuje tutaj naprawdę, ja uważam, że są przecież domy kultury polskie. Tutaj mnóstwo jest miejsc takich, może sam miałeś okazję to zobaczyć, które kultywują polską pamięć historyczną. Przecież ja mieszkam w miejscu, w którym obok mnie jest ulica Adama Mickiewicza, jest ulica Giedroycia, jest naprawdę, ja nie chcę tutaj, że tak powiem, sięgać może do mapy w tej chwili Mińska, ale tych ulic z polskimi osobami jest naprawdę sporo, więc nie ma tutaj takiej jakiejś, jakby ktoś chciał powiedzieć, albo jak głosi ta polskojęzyczna propaganda w Warszawie, że są jakieś negatywne nastawienie do narodowości polskiej. Ja sądzę, że jeśli coś złego wydarzyło się w stosunku do kogoś, kto jest narodowości polskiej ze strony władz białoruskiej, to na pewno nie wynikało to z tego, że on jest Polakiem, tylko raczej z jego może zaangażowania politycznego, które nie jest tutaj, powiedzmy, mile widziane. Więc na pewno ja, no po prostu no, wiele przypadków tutaj, chociażby tak jak powiedziałem tego pana Hartunga, czy jak tej Anny, bo mieliśmy też okazję porozmawiać na różne inne tematy, nie tylko na temat jej tam próby osiedlenia się w Polsce. Więc z żadnych tych osób ust nie usłyszałem takiej historii, że byliby gdzieś w trakcie swojego życia szykanowani dlatego, że są Polakami. Ja powiem tak, ja nawet lubię, powiem szczerze, tak prowokować sytuację i to jest ważne, bo tutaj robimy też dla radia, nagrywamy takie krótkie filmiki pokazujące różne wydarzenia na Białorusi, pokazujące normalne życie, nie wiem, jak sklepy, jakieś wystawy, coś w tym stylu. No i wiadomo, że w takich miejscach, tak jak powiedziałem chociażby o tej mszy, że tam była zabezpieczona przez milicjantów i omonowców, no to w takich miejscach, gdzie jest więcej osób, wiadomo, że ta obecność milicjantów i tych omonowców jest większa, że są te miejsca w jakiś sposób zabezpieczone, bo też trzeba tutaj wspomnieć, co różni może właśnie Białoruś od krajów takich jak Polska czy inne w Europie i na świecie,
że tutaj, jeśli chodzi o to, co w tej chwili, mówię, na Zachodzie przejęły firmy prywatne, te ochroniarskie, to tutaj za te wszystkie, to, co tam robią firmy prywatne ochroniarskie, tutaj nadal to wszystko robi, jest w rękach milicji. Więc nawet wchodząc tutaj, powiedzmy, do jakiegoś urzędu czy do jakiegoś miejsca pracy, gdzieś, no, gdzie normalnie człowiek by spotkał w Polsce jakiegoś ochroniarza gdzieś z plakietką, tutaj normalnie w tym miejscu siedzi milicjant. I to samo jest właśnie w Czyli takich w ogóle, różnych... przepraszam, w ogóle firm ochroniarskich prywatnych nie ma na Białorusi? Prywatnych ochroniarskich prawdopodobnie nie ma, ale to musiałbym jeszcze potwierdzić. Z tego, co tutaj nawet rozmawialiśmy, po prostu takich firmy prawdopodobnie nie istnieją. A na pewno z moich obserwacji, będąc w wielu, wielu miejscach, nie widziałem ani jednego ochroniarza. Widziałem co prawda może jakieś osoby, które gdzieś tam były odpowiedzialne, nie wiem, za jakąś taką pomoc, żeby gdzieś kogoś pokierować, ale to są jakoś tak pracownicy może w jakimś miejscu, jak i tak zatrudnieni przez takie firmy. Natomiast na pewno nie ma takich stuprocentowych ochroniarzy, jacy są w Polsce. Te funkcje tutaj mają cały czas, to jest tutaj dziedziną milicji. Tak. No i muszę potwierdzić to, co powiedziałeś przed chwilą, że rzeczywiście wypowiedzi przeciwko Polakom ze strony prezydenta Łukaszenki, no nie widziałem, nie słyszałem. Staram się śledzić różne jego działania, więc raczej jest albo neutralny, albo życzliwy wobec Polski i Polaków. Natomiast słyszałem chyba tydzień temu, że nie smakują mu polskie jabłka. No było No tak, czy nie? było tak, było tak. A, no, ale to wiesz, to jest kwestia, to jest co innego. To nie chodzi o narodowość polską, czy narodowość tych jabłek, że tak Jabłka nie powiem. mają narodowości. Tak. No, ale wracając właśnie do tego, do tego wątku, który chciałem poruszyć tutaj właśnie o tych nagrywania tych filmów i obecności tych milicjantów, omonowców. Często robię coś takiego, sprawdzając, że tak powiem, może te granice, że stoję gdzieś z tą swoją kamerą i nagrywam i na przykład jeśli jest koło mnie mój syn czy moja córka, wtedy do nich mówię po polsku, gdzie pół metra ode mnie stoi jakiś omonowiec albo milicjant. I uwierz mi, no nie wiem, może czasem ktoś gdzieś tam spojrzy po prostu może ze zdziwienia, bo wiadomo, że w takich miejscach udział Polaków jest niewielki, do tego gdzieś ktoś tam nagrywający. Nie miałem... To, że mówiłem kiedykolwiek po polsku, nie wzbudziło, oprócz może jednego tylko przypadku, nie wzbudziło nigdy jakiegoś większego zainteresowania. Jeśli robiły to inne osoby, bo ja tylko raz byłem, że tak powiem, zapytany o to, co robię, nagrywając coś w sklepie, to może faktycznie wzbudziło czyjąś nieufność. No ale powiem szczerze, z boku faktycznie to trochę dziwnie wyglądało, ale w takich miejscach publicznych, gdzie również inne osoby gdzieś nagrywają, coś robią. Absolutnie nigdy nie byłem wylegitymowany przez żadnego milicjanta ani monowca. Nikt nigdy mnie nie zapytał o to, co ja tam robię. Absolutnie nigdy. To samo, jeśli chodzi o kontakt z milicjantami, no bo tu wiadomo, tu chcieliby wszyscy oskarżyć właśnie tą milicję, że jest taka antypolska i może ten OMON. Miałem kontakt z milicją, dwukrotnie byłem zatrzymany jako kierowca samochodu, no to raz to było takiej sytuacji, w której i tak wiedziałem, że będę zatrzymany, bo przejeżdżałem taką trasą, na której stał, powiedzmy, patrol milicji każdego dnia z rana i zatrzymywał wyrywkowo jakieś tam pojazdy. No i za którymś tam razem, nie wiem, może po 2 tygodniach również i ja byłem zatrzymany. No i co? No, podszedł ten milicjant, zapytał mnie o dokumenty, pokazałem mu dokumenty, przejrzał je, pożyczył mi dalszej drogi. To wszystko. No i późniejszy drugi raz, to już przy wyjeździe takim... W lato, fajna pogoda, ciepła, jechaliśmy nad jezioro Narocz. Tak się też zdarzyło, że moja mama była z nami. No i podobna sytuacja, to była sobota, jakieś też coś, nie wiem, tak jak w Polsce również takie akcje się odbywają w takich czasem, kiedy jest większe natężenie ruchu, że są większe patrole, więcej kontroli tych policji na drogach. Również tutaj był taki dzień w sobotę, że więcej było tych milicjantów przy drodze i zatrzymywali samochody. No, nasz samochód cały czas jest na tablicach rejestracyjnych Polski.
No i dopiero gdzieś tam przy którymś patrolu, nie wiem, piątym, szóstym, siódmym, czy którymś dopiero zostaliśmy zatrzymani. No i kontrola jak wyglądała. Tak naprawdę milicjant tylko poprosił mnie o dowód rejestracyjny. Nawet nie interesowało go moje prawo jazdy, żaden inny dokument. Po prostu poprosił dowód rejestracyjny, przejrzał dowód rejestracyjny, oddał, pożyczył dalszej miłej, szerokiej drogi i to wszystko. Tak więc moja mama też była zaskoczona, bo w ogóle przyjeżdżając tutaj pierwszy raz, no to też muszę powiedzieć właśnie mojej mamie, która była karmiona latami właśnie tymi Propagandą. propagandą, dokładnie propagandą, że tutaj się zetknie z jakąś nienawiścią ze strony Białorusinów, zwłaszcza tych urzędników. No i co? No, nie zetknęła się, no po prostu nigdzie się nie zetknęła, więc to też jest takie potwierdzenie. Moja mama była już tutaj trzeci raz, trzy razy nas odwiedziła. No i co? No przyjeżdża do Polski, tylko powiada tam osobom, innym swoim znajomym, jak tutaj wygląda, że to wszystko to jest po prostu kłamstwo. No niestety to jest kłamstwo, które, i to powiem jeszcze raz, to nie służy Polakom, ani nie służy Polakom, którzy mieszkają na terenie Polski, ani nie służy Polakom, którzy mieszkają tutaj na Białorusi. Bo według mnie przede wszystkim polskim władzom, bo gdyby to były polskie władze, to przede wszystkim zadbałyby o dobro tej Polonii tutejszej na Białorusi, a nie starały się ją manipulować tymi Polakami i w jakieś gierki polityczne. Bo przecież wystarczyłoby faktycznie dogadać się tutaj z rządem białoruskim i przecież nie wiem, naprawdę to nie jest takie trudne przecież, bo rządowi białoruskiemu również zależy na dobrych stosunkach z Polski. Nawet powiem coś takiego. Przecież weźmy pod uwagę sobie takie kwestie gospodarcze. Przecież Białoruś w jakimś sensie, w jakimś dużym stopniu jest uzależniona od decyzji władz polskojęzycznych. Gospodarka Białorusi jest uzależniona. Bo przecież wystarczy tutaj chociażby te wszystkie zamykanie przejść granicznych, te utrudnianie tutaj w przekraczaniu granic, to nie jest na rękę Białorusinom. Więc nawet to biorąc pod uwagę, przecież to wszyscy mogli, gdyby chcieli, to by się dogadali. No ale ja nie sądzę, że wśród tych polskojęzycznych władz w Warszawie jest jakakolwiek chęć do tego, aby się dogadać. No i tutaj w jakimś stopniu, tak jak mówię, no ta Polonia tutaj na Białorusi jest w jakimś stopniu pewnie ofiarą tych rozgrywek, ale tak jak mówię, to nie są rozgrywki w interesie Polaków. To są rozgrywki w interesie innych wielkich mocarstw, ale na pewno nie w interesie Polaków. Poruszyliśmy wiele spraw. Myślę, że powoli możemy się zbliżać do końca. Czy chciałbyś jeszcze coś powiedzieć, o co cię nie zapytałem? Jeżeli nie, no to przy kolejnej okazji o tym porozmawiamy. No w sumie to ja powiem tylko tyle na zakończenie, że fajnie by było, żeby te jednak stosunki się polepszyły między Polską i Białorusią, bo tutaj ze strony Białorusi jest wiele takich chociażby decyzji, które by pokazywały, że jednak jest ta chęć współpracy, jak chociażby to, że każdy Polak może tutaj przyjechać bez wizy. Tak naprawdę nie ma żadnego utrudnienia. No, utrudnieniem jedynym na granicy jest to właśnie, że strona polskojęzyczna pozamykała przejścia graniczne, zostawiając tylko jedno, co powoduje to, że faktycznie przekroczenie tej granicy jest czasem koszmarem. Ale jeśli chodzi od strony tej takiej urzędowej, nie ma żadnego problemu, więc każdy Polak może przyjechać tutaj na Białoruś i nie tylko zobaczyć, że nie ma żadnej wrogości ze strony białoruskiej władzy wobec Polaków, ale również może i odwiedzić miejsca związane z polską historią, jak Nowogródek, wiele właśnie Grodno, czy wiele takich miejsc, które są związane nieodłącznie z polską historią. Dlaczego tego nie kultywować? No właśnie, komu to przeszkadzało? Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Paweł Jański. Dziękuję Ci bardzo, Pawle. Dziękuję również bardzo. Dziękuję naszym widzom i słuchaczom. Dziękuję Tobie. A Państwa zachęcam do oglądania naszych programów. Programy Centrum Edukacyjnego Polska są i na YouTubie, i na Ramblu, i na Bitshu, i na CDA, na VK, i na Odyseę. Bardzo proszę o wsparcie finansowe, o darowizny na numer konta widoczny na pasku na dole ekranu, a także proszę o zaglądanie naszej księgarni wysyłkowej. Ona jest pod adresem CEP, tak jak w skrócie Centrum Edukacyjne Polska, cep-sklep.pl, a tam m.in. książka, którą pokazywałem, Kresy Wschodnie, źródłem siły i potęgi Polski, gdzie jest cały rozdział poświęcony Polakom na Białorusi, ale w czasach radzieckich. W tej serii również wydane trzy książki o kulisach II wojny światowej. Myślę, że bardzo ciekawe wydawnictwa, a także
na przykład książki w serii Gorące Tematy. Do tej pory wyszły cztery książki, piąta jest w druku. Źródła finansowe komunizmu i nazizmu w cieniu Wall Street. Bardzo ciekawa książka francuskiego autora Pierre de Villemarais. A z książek innych autorów, to na przykład polecam książkę, na ten temat rozmawialiśmy w innym wywiadzie, w innej rozmowie spraw polsko-ukraińskich. Polska czy Ukropolin? Polska, Palestyną Europy. To jest książka ambasadora Krzysztofa Balińskiego, który był ambasadorem polskim w Syrii, a także książki pana Henryka Pająka i te historyczne dotyczące na przykład masonerii, Bestie końca czasu, czy te bardziej współczesne właśnie o tym, jak Polska coraz mniej jest Polską. Państwo Polin w państwie polskim. Bardzo ciekawa, bardzo ważna pozycja. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia.